Zadaniem 33 z matury 2012 za 4 punkty. Oblicz, ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w zapisie których nie występuje 0, jest dokładnie jedna cyfra 7 i dokładnie jedna cyfra parzysta. W naszym zadaniu biorą udział tylko cyfry od 1 do 9, gdyż 0 nie występuje w naszym zapisie. Zwróć uwagę, że siódemka nie może wystąpić kilka razy, siódemka musi wystąpić tylko raz. A więc siódemkę potraktujemy jako odrębny zbiór. Dodatkowo występuje tylko jedna cyfra parzysta. To są cyfry parzyste. Jedna z nich może wystąpić w zapisie tylko jeden raz. Pozostałe cyfry, czyli cyfry nieparzyste, wśród których nie ma tej oto siódemki. Mogą wystąpić wielokrotnie na pozostałych miejscach. I teraz zastanówmy się, na ile sposobów można ustawić tutaj siódemkę. Siódemkę możemy wstawić na pierwsze miejsce, na drugie, na trzecie, na czwarte i na piąte. Zatem siódemkę możemy wstawić na pięć sposobów. Cyfra parzysta może wystąpić tylko raz. Zauważ, że jeżeli weźmiemy dwójkę, to dwójkę można wstawić. Na raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery różne sposoby. Zauważ, że wybór cyfry parzystej może nastąpić na cztery różne sposoby. Mogę tutaj wstawić dwójkę, ale mogę wstawić też czwórkę, szóstkę i ósemkę. Stąd pojawi się w naszym rozwiązaniu jeszcze liczba razy cztery. I jeszcze raz. Cyfra parzysta mogła być umieszczona na raz, dwa, trzy, cztery sposoby, ale sam wybór cyfry parzystej może nastąpić na raz, dwa, trzy czy na cztery sposoby. Pozostałe miejsca zostaną uzupełnione tymi oto cyframi nieparzystymi, wśród których nie ma oczywiście siódemki. Jedynkę możemy wstawić zarówno na pierwsze, na drugie, jak i na trzecie miejsce. Mogą być tutaj same jedynki, ale oczywiście mogą być też. Cyfry wymieszane, na przykład 1, 3, 9. Zatem zastanówmy się, na ile sposobów można uzupełnić pierwsze miejsce. Ja wstawię tutaj jedynkę, ale oczywiście to miejsce można uzupełnić na cztery różne sposoby. Tutaj można wstawić jedynkę, trójkę, piątkę, dziewiątkę. Ja wstawię jedynkę, ale oczywiście to miejsce. Może być uzupełnione na cztery różne sposoby. I ostatnie miejsce uzupełnię też jedynką, ale oczywiście tutaj może stać każda z tych oto cyfr, czyli to miejsce może być uzupełnione na cztery różne sposoby. Wymnażając te wszystkie liczby, otrzymuję liczbę 5120. Odpowiedź takich liczb spełniających warunki zadania jest 5120.